Dobra. To nie jest bug. Myślałem, że to go zabije. Ale musiałem skorzystać z poradnika. To nie jest bug, okazuje się. Że to nie jest ta rybka. Zgniła ryba wcale go nie zabije. Chociaż powinna. Zabije go za to. Inne coś. Po co się schodzi? Na dół. Czyli mój rage był bezpodstawny. Przepraszam za moją głupotę. Ale jak jesteśmy tutaj... Jak jesteśmy tutaj... To możemy zapisać oczywiście. Oczywiście możemy zapisać. I możemy przesunąć dźwignię. Przepraszam za moją głupotę, ale no myślałem, byłem pewien praktycznie, że to jest to. To nie jest chyba dobre. Chyba coś zjebaliśmy. Jeszcze bardziej. Chyba zginęliśmy. Tak, tak, tak. Pewnie następna dźwignia robi to samo. Dobra, po coś była ta drabina, więc wejdźmy na nią. Ciekawe. Coś... Aha, dobra. I nią musimy dać kucharzowi. Jestem jeszcze... Wiem, co myślicie teraz, wiem! Ale kupi kupek. Kupi 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 kupek. Ale... Myślałem, że to jest to. To nie myśl więcej. Kupi kupek. Nie. Dobra, dogram ten etap do końca. Bo jesteśmy chyba biorę blisko końca. Z czego co pamiętam. Myk, 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 myk. Dobra, dajmy mu rygę dupę. Rybę fuku. Żruj to. Mam nadzieję, że to podziała. Błagam. Błagam! Tak. Dobra, umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Dobra, możemy teraz iść dalej. To jest niesamowitym doświadczeniem. Mamy kubeł. Mamy lodowęcję. Lodowęcję. Powiedziałem lodowęcję do... Nie! Nie! Skąd ja wiedziałem, że to się stanie. Dobra. Jakaś winda. Ciekawe gdzie? Wiecie gdzie? Do zapisu! To jest kilka sekund. Naprawdę nie ma... No, mamy kilka pięter. Aha, 1, 2 pi. Przycisk? Aha. To się otwiera. Alarm. Czyżbym zginął? Omg! Dobra, ginę cały czas tutaj, bo... Nie! Nie! Czyli już wiem, żeby nie przyciskać tego przycisku, jestem z powrotem! Czy może przycisk numer 2? Jesteśmy na pierwszym?
Czy zjeżdżamy na pierwszy? Wow! To było zajebiste. Dobra, dwa. Mam nadzieję, że nie zginiemy. To by było za dużo. Czego drugie piętro jest tak wysoko? Pewnie jak nacisnę pi, to wylecę górą. Save. Motherfucker. Mara, 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 bara, 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 para, 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 pum, cyka, cyka, pum, bum. Dobra. No nie! Nine! Ale chyba żyje, żyje. Nie wiem, gdzie jestem. Tu. Żelazna kurtyna. Może, orze pan, może. Nie, nie, może da się to podsunąć. Nie. To idziemy w bok. I co nas tam spotka? Co? Pytam się was. Ja nie wiem. Oby nie zacięcie się gry. Tego nie chcemy. Tego definitywnie nie chcemy. Dobra. Zobaczymy, co tu jest. Safe. Safe. Dobra. Ogromne drzwi. To na pewno coś bardzo bezpiecznego. To nie brzmi dobrze. To nie wygląda... Przycisk! Ale pewnie nie mogę wyjść, więc... Przycisk! Tylko nie gin! Co się dzieje? Fuck! Zginiemy. Game over. Oh my god! To się ładuje. Czyżby game over? Nie! Jesteśmy plackiem! Zawsze chciałem być plackiem. Ciekawe, jakie to jest życie placka. Zawsze to chciałem wiedzieć, teraz wiem. Tak samo, tylko że jesteś bardziej plackiem. To by miało sens. Jesteś wolniejszy. Ale jesteś plackiem. To wszystko, wszystko rekompensuje. Dobrze. Tędy. Tędy. I placki pierdzą. To nie jest dobre. Dobra. Save oczywiście, bo po dzisiejszych traumatycznych przeżyciach będę save'ował jak popieprzony. Już mi się jeszcze, że powiem popierdoliebany. A czy nie powiem. Nie, nie. O! Czyli konkane. Chili? W sumie to się produkuje chili. Z gówna? Coś tu jest nie tak. Jedno na pewno wiem, nie wrócę już tą ścieżką, którą przyszedłem. Mogę iść tylko schodami w dół. Dobra. Takie balasy tam. Przepyszne. Dobra, tędy. Nie, to jest pasta do zębów. Też. Skówna. To jest jakiś stefek. Nie. Nie dam się zabić przez stefka. Przygłup. A, niech mnie koń kopnie, to żyje. Wiedziałem. Wiedziałem, że jakiś przygłup mnie zabije. To wszystko cię zabija. Ale przynajmniej uruchomiliśmy kolejną... Kolejną sekwencję, którą prosiliście, żebym uruchamiał tutaj praktycznie wszystko. Dźwignia. Koń się leszczu. Dobra. W
wózek. Nie obiad bez krowich placuszków. Co? 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 A, to są te drzwi do kuchni. Dobra, nie wiem, czy potrzebujemy na razie tam chodzić. Nie odjadę bez krowich placuszków. Jeszcze mamy tu. Całe... nic. Wróć. Wróć! O. Jeszcze idź tu. Tu jest jakiś przycisk. O! Spotkanie po latach. Kendy, w samą porę. Patrz, mam pewien problem z tą krowiną. Wielmożna pani ma kosmiczne zatwardzenie. Nie można z niej wydobyć ani grama łajna. Trzeba znaleźć jakieś tradycyjne, pikantne, czyli konkarne, aby nieco jej ulżyć. Och, och, myślę, że mam czego trzeba. Tak się składa, że mam tu nieco chili. Kendy, jesteś najwspanialszą żoneczką w galaktyce. Panowie, bądźcie poważni, przecież nie zleżę zimnego chili. Bombowo, Kendy. Co zrobisz z tym zimnym chili? Rozgrzejesz je między udami? Tego cóż, musimy je jakoś podgrzać. Kuchenka. Kuchenka. Czyli wiem, co zrobić. Dobra, wiem, co zrobić. To jest takie szczęśliwe, radosne, że wiem, co zrobić, że to jest po prostu. Po prostu się zaraz popłaczę. Z tej szczęśliwości, ości. Pozdro dla kumatych. 16:19 Toś mówiłem? Ja muszę sprawdzać godzinę, bo oczywiście... Fintofs mówi w Merkar ma ten ograniczenie do godziny nagrywania. A już tu trochę siedzę na tej sesji, bo lubię sobie nagrać coś dłuższego. I później to wstawiać, kleić na party. Bo takie siedzenie po 15 minut nad grą to tak... Dobra. Trzeba naprawić tą kuchenkę, to było tak... szafka... Odkręcamy gaz. Bardzo bezpiecznie, bardzo. Wężyk. Na szczęście ta animacja się uruchamia już w grze, a nie odpala się żaden filmik. Dobra, zapiszemy, bo to na pewno nas zabije. Ja już jestem doświadczonym graczem, więc wiem. Połóżmy to na piecyku gazowym. I zaraz podgrzejmy. Fuck yeah. Ile to się ma podgrzewać? Powiedzmy tyle. Nie ma podpisu, nie było sekwencji, nie ma niczego. Nie będzie niczego, więc... I don't have a fucking idea. Może błagam, żeby to było to. Jak nie, to będę musiał zapierdzielać. Idź tam. Zapierdzielać jeszcze raz. Czego oczywiście nie chcę. Gdzie to było? Tu. Idź tu. Tu. Mam nadzieję, że mam wszystko. Okej. Okay. Och, nie mamy ani chwili do stracenia! No, chyba tak, to jest to. Nom. No już, sraj. No, skarbie, przyłóż się do tego! Daj z siebie wszystko! No, skup się! Ale prymityw! Nigdy nie robię tego wprost na ziemię! Jezu! Ale prymityw! Nigdy nie robię się dźwięk na ziemię! Aaa, no masz kubełek. Dama potrzebuje odrobinę prywatności! To nie brzmi za dobrze. Patrzeć, chłopaki!
O, podoba mi się ten artystyczny widok. Żegnaj! Dobra. Fuck logik, z jednego wiaderka cały ten. No ale przynajmniej mamy to i możemy odlecieć na własną planetę, na swoją planetę. Wykańcu. Aha, gaz się ulatnia. Dobra, mamy. Robota, Candy i Gorgiusie. Dzięki wam będziemy mogli się stąd wydostać. Wyśmienicie. I w dodatku w samą porę. O nie, to Bolok! Jak zawsze mawiał mój ojciec, cierpliwość jest wynagradzana. Twój ojciec pieprzył 3 po 3. Brać się do dzieła. Aha. Czyli przewalone, jednak nie polecimy na naszą planetę. Chociaż jeszcze może uratować nasz magiczny gaz. No tak, wiemy, ulatnia się. Dlaczego? 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 Ale chyba przeszliśmy kolejny etap, co sprowadza nas do już niestety ostatniego etapu, trzeciego. Chyba pustyni. Z tego co pamiętam, to był ostatni etap. O! To jest ta baza tego... Niezmiernie ciekawe. Tego tamtego. Zamknij się, już prawie jesteśmy. Rozsuwana góra. Chcę taką mieć. Mamo, kup mi rozsuwaną górę. Architekt, który to zaprojektował, musiał cierpieć na poważny kompleks Edypa. Ja bym powiedział o innym kompleksie. Tak cała gra ma kompleks. Witam, przyjaciele z Ubajszpil. Nauka was potrzebuje. Witajcie w ośrodka Zdrowa Śmierć. Zdrowa Śmierć. Na dzisiaj. Co zabierzemy was do ciche mieście, gdzie wy sobie odpocząć. A potem profesor Igor używa was za krajalniki do świadczenia. Da. Uns musimy wyciągnąć ein wielki Beispiel UFO-technologii. Och, panie doktorze, czy w tej klinice przeprowadza się, jakby tu rzec, operacje zmiany tego płci? Zatkaj się, jak to wasz opowiadający strętna świnia! Borys, zapierz mi z oczu te verfluchte kosmiten. Verfluchte kosmiten, jaja. Pniążki. Drugą połowę. Druga połowa? A tak, 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 tak. Co to ja chciałem? A ja, good arbeit ist dobra oblata. Igor, daj pana Boloka druga polówkę. Da. Oszukali go. Tak samo jak nas. To jest super zły charakter. No i na tym zakończymy. Tylko jeszcze włożymy może tą płytę, bo chcę save'nąć. Gdzie jest 4. płyta? A wygląda ona tak. Czwarta płyta kubków z kosmosu. Dobra. Myk. I może być jakaś jeszcze cutscenka? A może nie? A może tak? Więc zobaczymy. Jest jeszcze cutscenka. To jest cegła z okiem.
Ten Zacharin to świetny lekarz. Muszę się do niego zapisać na przyszły czwartek. Co to są za... To kupa łajna. Jak go spotkam znowu, to pożałuję, że go w ogóle wysiedzieli. Zacharin. Czemu... Czemu naciskałem te przyciski? Tak, to jest inteligentna odpowiedź. No tak, oczywiście. Coś się jeszcze wczytuje? O, dobra, to możemy zapisać. A więc dziękuję za kolejny odcinki, bo to jest długa sesja nagraniowa. Głupków z kosmosu będziemy kontynuować. Ostatni etap głupków z kosmosu następnym razem. A ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym, jeżeli podobał ci się ten film. Zobacz poprzednie odcinki albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z wami żegnam. Na razie.